Szmiel. Bardzo ładny i w ogóle nieszkodliwy owad z rodziny pszczołowatych. Często jest mylony z bąkiem. Bąk to wredna, wstrętna mucha, która atakuje człowieka i inne żywe stworzenia po to, by się napić krwi, a ten szmiel sam nie zaatakuje i nie urządzi, nawet jeżeli go się złapie w rękę, byle go tylko nie ścisnę, nie przycisnąć. Jeżeli nawet urządzi, to ma gładkie żądło, takie ukłucie delikatne, bo to żądło on z powrotem wyjmuje i przez to nie ginie, tylko dalej żyje, a pszczoła już żądło zostawia. Potem biedak wpadł w pułapkę i za szybą widzi wolność i dąży do tej wolności, ale chwileczkę go nagram trochę i zaraz go wypuszczę. Są bardzo pożyteczne, bo zapylają kwiaty tak samo jak i pszczoły i wiele dużo dają. Ludzie często się boją ich, ale nie ma się czego bać, tak jak mówiłem, można go wziąć w rękę i wynieść. A jak już się w rękę człowiek boi, to na kawałek papieru mu podłożyć, czy czego, gazetę jakąś, czy coś, żeby usiadł na nią i wynieść po prostu na dwór i on sobie poleci. Bardzo będzie wdzięczny. Ja tego wziąłem na kartkę papieru, po prostu wyniosłem i jak tylko leciał, zaraz poszedł.